Dajka w Radiu SK. Przeniesie dwóch się w krew, zatam Albert dokręca. Łukaszu, Albert, SK z tej strony. O, witam. Cześć, będziemy wkręcali twojego ukochanego ojca w dzień jego urodzin, Roberta. Jestem na tak, dwa słowa o sobie. Ja z moją żoną jesteśmy żołnierzami Wojska Polskiego. Wow, chylę czoło, a słowo o Robercie? Tata jest jak najbardziej za moją żoną. Jest to jego jedyna i ulubiona synowa. Świetnie. Świetnie, przerywam. Słuchaj, dzwoń do niego, że jego ukochaną synową wysyłają do Afganistanu. Tato, chcę ją jakoś zatrzymać. Ciekawe, czy ojciec pomoże, czy też powie: synu, ma spełnić obowiązek, jest żołnierz. Okej? Okej, spróbujemy. No hej, Łukasz z tej strony. No hej, co to? Jestem u lekarza teraz, nie ukrywam, że do psychologa poszedłem. Słuchaj, Monika w poniedziałek dostała od dowódcy rozkaz, że za 2 tygodnie jedzie do Afganistanu za koleżankę. Nogi mi to podcięło, poszedłem do psychologa. No i wiesz, on mi daje takie rady, że sugeruję to po prostu, żeby wiesz, albo ją zaszantażować w jakiś dziwny sposób, albo żeby po prostu się rozstać dla dobra dzieci. Ale nie wiem, może się rozstać. No znalazłeś się po prostu, nie? Łukasz, ty Łukasz, w inny świat trochę wchodzi ten lekarz chyba. No nie, bo to się. Spytaj się go, czy pan doktor jest pierdolony, co on ci proponuje, żeby cię się z żoną rozwiódł? To ja ci mogę dać pana doktora, jakbyś chciał. Ej, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę pana, Barczyński, Tadeusz Stanisław. Proszę pana, chodzi o to, że żona chce wyjechać do Afganistanu i tutaj mąż nie wie, co może robić. Może nie tyle, co chce, to Łukasz mówi, że dostała rozkaz, a to jest różnica. No ja wiem, ale w Afganistanie są talibowie, proszę pana. Chyba ja wiem, co jest w Afganistanie. No i tutaj chodzi, żeby ją jakoś zatrzymać. Dobra, może daj mi tam. Dobrze, oczywiście. Panie Łukaszu. Pan tata. No jestem. Gosz, po co mam pod klambą nierówno? Ja dam, nie. Wejdę w rozmowę, bo na głośno mówiącym jest pan Łukasz teraz. Ja dam L4 jej. Ludzie, czy czego ona dostała rozkaz? Ja znam kogoś, kto zna Misiewicza, to znaczy dokładnie to znam kogoś, kto zna Misiewicza, który zna Macierewicza. I on załatwi jej te L4 takie przedłużone trochę. Co będzie do Afganistanu jechać dziewczyna? Kurz, brud i niebezpieczeństwo walki z talibanami. Proszę pana. A Łukasz, jeździłem tak. Trzeba powiedzieć, telefon na głośno mówiący. Nie, pan się nie denerwuje. Nie, on się denerwuje. O moim zdrowiu psychicznym to tutaj się mówi w mojej pracy bardzo dużo. To się pan nie denerwuje w ogóle. Przede wszystkim ona dostała rozkaz. Pani da teraz zwolnienie. Nie, ja jej nie dam. Ja jej dam nagrody i panu też dam nagrody. Albert, Radio SK z tej strony. Wszystkiego najlepszego, tato, z okazji urodzin. Sto lat, żyje nam. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Panie Robercie, ja dziękuję, odmeldowuję się i życzę miłego dnia. Kłaniam się. Dziękuję również. Do widzenia. Wkrętarka w Radiu SK.